Szanowni Państwo, nazywam się Robert Rakowicz, jestem bibliotekarzem dziedzinowym w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej Warszawy. Kataloguję publikacje religijne, publikacje z zakresu religioznawstwa i w związku z tym chciałbym podzielić się doświadczeniem swojej pracy za pomocą obecnej prezentacji, którą znajdą Państwo na stronie przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej w dziale materiałów metodycznych w zakładce prezentacje. Prezentacja ma charakter praktyczny. Przeważają w niej przykłady rekordów bibliograficznych przedstawiające najczęściej spotykane schematy opisów z użyciem deskryptorów Biblioteki Narodowej omawianego zakresu tematycznego. Na początku prezentacji przedstawię Państwu ogólny zakres tematyczny publikacji, które katalogujemy w naszym dziale tematycznym, publikacji, które z reguły otrzymują w polu 658 deskryptor ujęciowy religia i duchowość, a następnie wymienię szczegółowe rodzaje publikacji, które obowiązkowo otrzymują ten deskryptor ujęciowy. Poświęcę także kilka słów znaczeniu ujęcia z punktu widzenia deskryptorów oraz języka naturalnego i pokażę sposób wyrażenia bardziej szczegółowego ujęcia wykraczającego poza pole 658. Następnie przejrzymy z Państwem najczęstsze typy publikacji, które trafią nam do katalogowania w naszym dziale tematycznym, a potem przyjrzymy się najczęstszym kategoriom przedmiotowym według rodzajów deskryptorów. Największa część prezentacji została poświęcona typowym połączeniom różnych deskryptorów w opisach bibliograficznych, które stworzą konkretne schematy opisów. Na końcu prezentacji pokażę Państwu także przykłady rekordów deskryptorów z naszego zakresu tematycznego ze szczególną uwagą na wzajemne ich powiązanie oraz funkcjonowanie w postaci atrybutów i wymienię specyficzne zasady redakcji deskryptorów z zakresu religioznawstwa. Zakres tematyczny publikacji, które katalogujemy w naszym dziale tematycznym, najogólniej to publikacje religioznawcze oraz religijne. Publikacje, które w polu 658 opisu bibliograficznego otrzymują deskryptor ujęciowy religia i duchowość. Przymiotnik religioznawczy używamy w jego najszerszym znaczeniu, to jest nie ograniczamy się do znaczenia naukowego, socjologicznego. Biorąc pod uwagę, że publikacje, które katalogujemy w naszym dziale tematycznym otrzymują deskryptor ujęciowy religia i duchowość, warto przyjrzeć się konkretnym przepisom katalogowania Biblioteki Narodowej, które określają, o jakie dokładnie typy publikacji chodzi. Są to publikacje dotyczące teologii, religioznawstwa, narracji i symboliki zawartych w systemach wierzeń, problematyki socjologicznej, antropologicznej, psychologicznej, medycznej, ekonomicznej, prawnej czy politycznej ujętej z punktu widzenia wiary. Tu przede wszystkim mamy do czynienia z publikacjami z zakresu religioznawstwa w węższym znaczeniu tego terminu. Publikacja dotycząca ezoteryki, magii, astrologii, zjawisk nadnaturalnych, nieosadzonych w systemie wierzeń żadnej z uznanych religii, w tym ufologii, numerologii, tarota, horoskopów, wróżb, wróżkarstwa, a także sekt i ateizmu, otrzymuje również deskryptor ujęciowy religia i duchowość. Deskryptor ujęciowy religia i duchowość stosuje się także do publikacji religijnych lub religijno-fachowych, takich jak księgi święte, apokryfy różnych religii i wyznań, księgi do sprawowania kultu oraz poradniki zawodowe dla duchowieństwa i nauczycieli religii. Warto podkreślić, że publikacje dotyczące interpretacji dzieł sztuki religijnej i literatury religijnej otrzymują także deskryptor ujęciowy religia i duchowość. W rekordach bibliograficznych biografii postaci związanych z religią dajemy deskryptor ujęciowy historia oraz religia i duchowość. Podręczniki szkolne do przedmiotu religia oraz materiały metodyczne dla nauczycieli i publikacje dydaktyczne dla dzieci i młodzieży otrzymują dwa deskryptory. Edukacja i pedagogika oraz religia i duchowość. Kolejny slajd przedstawia wzajemne relacje deskryptora ujęciowego religia i duchowość, ujęcia religijnego w języku naturalnym oraz deskryptora publikacji religijnej w kontekście
opisów bibliograficznych, gdzie najszersza kategoria to kategoria publikacji, które w polu 658 otrzymują deskryptora Jemczowa religii i duchowość, a najwęższa kategoria to typ publikacji religijnych, które w polu 380 otrzymują deskryptor publikacje religijne. W praktyce wygląda to następująco. Przykład opisu bibliograficznego publikacji naukowej z zakresu historii i religioznawstwa, która zgodnie z przepisami Biblioteki Narodowej otrzymuje odpowiednie deskryptory jęczowe. Wyróżnienia kolorowe pokazują, które części opisu determinują właściwe deskryptory jęczowe. W tym przypadku ważne, że deskryptor jęczowy religii i duchowość wynika z tematyki religioznawczej, a nie z ujęcia religijnego w języku naturalnym. Natomiast w kolejnym przykładzie publikacji naukowej z zakresu biblistyki i eklezjologii katolickiej deskryptor ujęciowy religii i duchowość wynika zarówno z tematyki publikacji, jak i z ujęcia religijnego w języku naturalnym. Następny przykład przedstawia najwęższą kategorię, czyli publikację, która w polu 658 otrzymuje deskryptor ujęciowy religii i duchowość, która wskazuje na ujęcie religijne także w języku naturalnym i ta publikacja jest ściśle publikacją religijną. Bardziej konkretne ujęcie religijne niż to, co potrafi wyrazić deskryptor ujęciowy w polu 658, możemy określić za pomocą deskryptorów tematycznych w polach 650. W publikacji naukowej pod tytułem Kapłaństwo Jezusa Chrystusa według wybranych formuł eulogijnych szalu rzymskiego Pawła VI, autor publikacji omawia, jak to z tytułu wynika, konkretne teksty liturgiczne dotyczące kapłaństwa Jezusa Chrystusa, czyli dosłownym tematem publikacji są te teksty liturgiczne. Natomiast deskryptory wyróżnione żółtym kolorem podpowiadają, że te teksty są przedstawione przez autora publikacji w ujęciu katolickiej dogmatyki i liturgiki. To jest w zasadzie, te deskryptory są rozszerzeniem ujęcia w języku naturalnym na pola 650. Lista najczęściej spotkanych typów publikacji z omawianego zakresu tematycznego pokazuje, w jakiej proporcji mamy do czynienia z opisami bibliograficznymi, które na określenie formy dzieła w polu 380 otrzymują wymienione na liście deskryptory. Liczby opisów podawane w nawiasach pochodzą z zeszłego roku i teraz oczywiście są większe, a to wynika nie tylko z tego, że od tej pory zostały skatalogowane nowe publikacje, ale także z postępującej melioracji starych rekordów, które w momencie ich stworzenia jeszcze nie miały w pola 380. Proporcjonalnie największa liczba publikacji naukowych wynika z faktu rozpisywania licznych czasopism teologicznych i religioznawczych, czyli tu mamy do czynienia zarówno opisami artykułów, jak i książek. Publikacje religijne na drugim miejscu odzwierciedlają już przeważnie opisów publikacji książkowych. Porównywana liczba publikacji, które 380 otrzymuje deskryptor literatura faktu, esej publicystyka, znów jest rezultatem katalogowania zarówno książek, jak i artykułów. Wymienione na liście deskryptory formy dzieła w polu 380 opisów bibliograficznych mogą wystąpić nie tylko samodzielnie, a także w różnych kombinacjach, co zobaczymy na kolejnych slajdach. Podręcznik akademicki na temat filozofii religii w polu 380 otrzymuje jednocześnie deskryptory publikacje dydaktyczne oraz publikacje naukowe. Popularnonaukowe opracowanie reguły świętego Benedykta jest nie tylko publikacją popularnonaukową, ale także religijną, ponieważ ta popularnonaukowa ze względu treść faktograficzną analiza przedstawia wyraźny religijny stosunek autorki do tych faktów. Polak katolik po przejściach to przykład typu publikacji, która na określenie formy dzieła w polu 380 otrzymuje deskryptor literatura faktu eseje publicystyka. Jest to esej publicystyczny formy książkowej z zakresu religioznawstwa i socjologii. Największa liczba publikacji typu poradniki i przewodniki z naszego zakresu tematycznego dotyczy ezoteryki, magii, wróżbiarstwa, stąd wybór odpowiedniego przykładu, książki o gimnastyce słowiańskiej. Publikacje fachowe, które katalogujemy w naszym dziale tematycznym, często są także publikacjami religijnymi, stąd przykład
pomocy homiletycznych, zawierających teksty kazań dla księży katolickich. Grupę odbiorców publikacji fachowych oznaczamy odpowiednimi deskryptorami w polach 385. W danym przypadku są to deskryptory duchowieństwa katolickie oraz kaznodzieje. Pierwszy tom polskiego katolicyzmu społecznego jest przykładem słownika biograficznego, który jest jednocześnie publikacją informacyjną i popularno-naukową. Ciekawostką tego opisu biograficznego jest nadmiar deskryptorów ujęciowych, który okazał się bardziej optymalnym rozwiązaniem niż wymienianie wszystkich kategorii osób związanych z katolicyzmem społecznym, którym zostały poświęcone hasła biograficzne słownika. Typowy przykład publikacji promocyjnych z naszego zakresu tematycznego to opracowanie na temat historii konkretnej parafii. Często ta kategoria publikacji jest związana z konkretnymi rocznicami z życia tych parafii. Lista na kolejnym slajdzie przedstawia najczęstsze kategorie przedmiotowe w opisach bibliograficznych z zakresu religioznawstwa według rodzajów deskryptorów. W polach 600 najczęściej znajdujemy deskryptor osobowe duchowieństwa, osób konsekrowanych poszczególnych religii i wyznań, a także deskryptory autor tytuł prac autorskich tych osób. Deskryptory korporatywne organizacji religijnych, w tym związki wyznaniowe, jednostki administracyjne związków wyznaniowych, wspólnota monastyczna, to te deskryptory, które w polu 610 spotykamy przede wszystkim. Z deskryptorów imprez w polu 611 najczęstszymi gośćmi są deskryptory imprez religijnych, w tym synodów, soborów, pielgrzymek. Największą reprezentację pośród tytułów ujednoliconych w polu 630 mają tytuły ujednolicone bez autorskich publikacji religijnych, najczęściej są to księgi święte, a także obrazów i figur religijnych. Pole 650 to miejsce deskryptorów tematycznych odnoszących się do terminologii religijnej lub religioznawczej, w tym nazwy religii i wyznań, a także obiektów sakralnych. Tu chciałbym podkreślić, że dla opisów bibliograficznych z naszego zakresu tematycznego bardzo ważne jest właściwe określenie religii i wyznania, które dotyczy konkretna publikacja. Częstym błędem w opisach jest brak takiego określenia. Na tyle naturalnym wydaje się na przykład, że jak mamy modlitewnik, modlitw maryjnych, że ta publikacja dotyczy duchowości katolickiej, że kategorując i podając w polu 600 Maria, Matka Jezusa Chrystusa oraz 655 modlitewnik, czasem zapomina o polu 650, w którym w tym przypadku powinna się znaleźć duchowość katolicka. Typowym deskryptorem geograficznym dla religii w polu 651 są deskryptory geograficzne dekanatów, diecezji w znaczeniu obszarów. Te deskryptory mają do powiedzenia obszar, ponieważ diecezje i dekanaty mają także swoje deskryptory korporatywne. Deskryptory formy, rodzaju, gatunku publikacji religijnych w polu 655 najczęściej są przedstawione przez księgi religijne, przez księgi święte, liturgiczne, modlitwy, przepowiadania. Obecność konkretnych deskryptorów w opisie bibliograficznym pociąga ze sobą także obecność innych deskryptorów, z którymi razem tworzą schematy opisów różnych typów publikacji. Najczęstsze połączenia różnych deskryptorów można przedstawić według schematy na tym slajdzie. W polach 600, 610, 650 osoba plus przynależność instytucjonalna plus kategoria osób, czyli kombinacja deskryptorów osobowych korporatywnych określających przynależność instytucjonalną tych osób oraz tematycznych określających konkretne kategorie osób. W polach 600 i 630 osoba, często jest to postać, plus księga święta, osoba objęta kultem plus jej wizerunek, czyli kombinacja deskryptorów osobowych i tytułów ujednoliconych. W polach 610 instytucje powiązane, na przykład związek wyznaniowy plus parafia, czyli kombinacja deskryptorów korporatywnych wzajemnie związanych. W polach 610 i 611 instytucja religijna organizująca imprezę religijną plus
impreza religijna, czyli deskryptor korporatywny w parze z deskryptorem imprezy. W polach 610 i 650 instytucja plus obiekt, na przykład parafia i kościół, w sensie budynku, czy deskryptor korporatywny organizacji religijnej i deskryptor tematyczny obiektu sakralnego przynależącego do tej organizacji. W polach 630, 650 i w kolejnym polu 650 tytuł ujednocony Księgi Świętej plus deskryptor tematyczny nazwy przekładu i języka przekładu. W polach 650 plus 650 deskryptory ogólnej terminologii religijnej plus węższej terminologii religijnej z określnikiem wyznaniowym. W polach 650 i 655 deskryptor tematyczny terminologii religijnej określającej wyznanie z deskryptorem gatunku publikacji religijnej. I teraz przechodzimy do przykładów opisów bibliograficznych z połączeniami różnych rodzajów deskryptorów, które powinny rozjaśnić sens schematu połączeń przedstawionych na poprzednim slajdzie. Będą to jednocześnie także przekładami schematu opisów różnych kategorii publikacji z naszego zakresu tematycznego. Schematy przedstawiają różne poziomy uproszczenia, odzwierciedlenia treści za pomocą deskryptorów w zależności od typu publikacji. Schemat opisu bibliografii duchowieństwa przedstawia połączenie deskryptora osobowego z deskryptorem korporatywnym, który określa przynależność instytucjonalną tej osoby i deskryptorami tematycznymi, kategorii, do których przynależy bohater biografii. Do tego dochodzą deskryptory chronologiczne, deskryptor gatunku biografia oraz dwa deskryptory jąciowe, historia oraz religia i duchowość. Kolejny przykład schematu biografii pokazuje także stosowanie diecezji w roli deskryptora geograficznego w opisie bibliograficznym. Ze względu na różne zakresy terytorialne danej diecezji, poza dopowiedzeniem obszar, znajdujemy tu także dopowiedzenie z chronologią. Opis publikacji, który jest jednocześnie biografią i przewodnikiem tematycznym o świętym Józefie, przedstawia połączenie deskryptora osobowego z deskryptorem tytułu ujednoliconego tej Księgi Świętej, postacią, która jest ta osoba z deskryptorami tematycznymi określającymi kategorię osób, do których święty Józef przynależy. Estetyka miłości to przykład opisu książki, w którym mamy połączenie deskryptora osobowego, osoby świętej, z jej wizerunkiem w postaci tytułu ujednoliconego. W schemacie opisu publikacji o parafiach czerwonym oznaczona obowiązkowa kombinacja deskryptorów korporatywnych, deskryptor parafii z deskryptorem korporatywnym związku wyznaniowego, do którego przynależy parafia. W opisie bibliograficznym statutów II Synodu Diecezji Radomskiej widzimy połączenie deskryptora korporatywnego diecezji z deskryptorem imprezy konkretnego synodu. W publikacjach o parafiach obiektom sakralnym przynależącym parafii poświęca się uwagę w różnym stopniu. W tych przypadkach, gdzie obiekty sakralne mają obszerny opis, stosujemy schemat opisu publikacji o parafiach z kościołem, czyli kombinacja deskryptora korporatywnego parafii z deskryptorem korporatywnym związku wyznaniowego, do którego przynależy parafia, z dodatkiem deskryptora tematycznego, parafialnego, obiektu sakralnego, którego dotyczy publikacja. Na przykładzie opisu bibliograficznego artykułu naukowego o Septuagincie widzimy połączenie tytułu ujednoliconego Księgi Świętej z deskryptorami tematycznymi nazwy przekładu i języka przekładu. Schemat opisu podręczników religii to przykład na połączenie deskryptora tematycznego terminologii religijnej określającej wyznanie z deskryptorem tematycznym ogólnej terminologii religijnej. Kolejnymi obowiązkowymi elementami schematu są publikacje dydaktyczne i publikacje religijne w polach 380, poziom nauczania w polu 385 oraz dwa deskryptory ujęciowe w polach 658, edukacja i pedagogika oraz religia i duchowość. Podobne elementy obowiązkowe zawiera schemat opisu pomocy metodologicznej dla nauczycieli religii, z tą różnicą, że tu w polach 380 publikacje dydaktyczne
łączą się z publikacjami fachowymi. Opis referatu konferencyjnego o ćwiczeniach duchowych świętego Ignacego Loyoli jest przykładem kombinacji deskryptorów ogólnej terminologii religijnej i węższej terminologii religijnej z określnikiem wyznaniowym. Podobne połączenie widzimy w opisie rozprawy doktorskiej z zakresu homiletyki katolickiej, a także w artykule naukowym o reformie liturgicznej II Soboru Watykańskiego. W schematach opisu bibliograficznych Ksiąg Świętych widzimy połączenie deskryptora tematycznego terminologii religijnej określającej religię i wyznanie. W przypadku przekładów dodatkowe określenie wyznania charakteryzującego przekład jest szczególnie ważne. Z deskryptorem gatunku publikacji religijnej. W zależności od konkretnych ksiąg religijnych schematy mogą się różnić. Jeśli chodzi o pola 650, schemat ksiąg religijnych jest uproszczony do samego gatunku i deskryptorów wyrażających religię i wyznanie. W polach 650 w przypadku ksiąg świętych nie podajemy deskryptorów tematycznych, które bardziej konkretnie opisywałyby też księgi. To jest na przykład w przypadku Biblii w opisie nie podajemy Boga, Jezusa Chrystusa itd. W przypadku Koranu w opisie przepisowo występują pola 046 oraz 388 określające czas powstania dzieła. Natomiast tych pól w przypadku Biblii nie będzie. Bezautorskie księgi święte w strefie opisu formalnego w polu 130 otrzymują deskryptor tytułu ujednoliconego z dopowiedzeniem języka przekładu. Bardzo ważne, że deskryptor tytułu ujednoliconego z dopowiedzeniem języka w podpolu L może wystąpić tylko w strefie opisu formalnego. W strefie opisu przedmiotowego, jeśli chodzi o publikację o konkretnych dziełach, w polach 630 mogą wystąpić tytuły ujednolecone tylko bez dodatkowych podpól. Jeśli chodzi o przekłady, to w opisie przedmiotowym są wyrażone za pomocą dodatkowych deskryptorów tematycznych w polach 650. Kolejny przykład schematu opisu przekładu Koranu pokazuje przekład przynależący do innego w porównaniu z poprzednim przykładem odłamu islamu. W schemacie opisu przekładu Biblii zabrakło pół 046 oraz 388, ponieważ wyrażenie złożonego procesu powstania kanonu biblijnego z punktu widzenia chronologii byłoby zbyt skomplikowane w tych polach, a dodatkowej wartości z punktu widzenia dostępu do czytelnika i wyszukiwania i tak by nie dało. W przypadku młodszych religii mamy do czynienia także z księgami świętymi konkretnych autorów. Przykładem takiej księgi są tablice Baha'u'llaha. Poza księgami świętymi czasem mamy do czynienia z publikacjami, autorzy których twierdzą, że ich teksty są tekstami objawionymi, ale te teksty nie przynależą do żadnej znanych nam religii. W tym przypadku jako gatunek podajemy w polu 655 objawienie, a w polach 650 za pomocą deskryptorów tematycznych terminologii religijnej staramy się dać ogólną charakterystykę idei przedstawionych w publikacji, ale podobnie jak w przypadku ksiąg religijnych, nie wchodzimy w szczegóły fabuły. Biblia dla dzieci, które składają się nie z fragmentów tekstów świętych, tylko z opisów wydarzeń biblijnych, nie traktujemy jako księgi święte. Dla tych publikacji mamy osobny, hybrydowy schemat, kompromis między działem literatury i religioznawstwa. W polach 380 podajemy prozę oraz publikacje religijne, 385 grupę wiekową, a w 386 przynależność kulturową, o ile jest ona znana. W 630 podajemy tytuł ujednolicony Biblii lub konkretnej księgi biblijnej, a w 650 tylko wyznanie, bez szerszego określenia religijnego i dwa deskryptory gatunku. Biblia dla dzieci oraz opowiadanie i nowela. W schemacie opisu kazań znów widzimy połączenie deskryptora określającego wyznanie z gatunkiem terminologii religijnej. W danym przypadku w polu 650 katolicyzm, a w 655 kazania eucharystyczne. Deskryptor, który jednocześnie określa gatunek, zawężając także zakres
tematyczne tych kazań. Czasami mogą zawierać i inne gatunki. Na przykładzie kazania, homilia, przemówienia, medytacja, część druga, widzimy obecność w jednym opisie bibliograficznym deskryptorów, które mają do siebie stosunek szerszy i węższy. Teoretycznie w ten sposób deskryptory nie powinny występować w konkretnych opisach bibliograficznych. Natomiast tutaj na tyle jednoznacznie oddzielają się mowy od kazań i homilii, że i tak musimy podać te deskryptory, mimo że są powiązane między sobą hierarchicznie jako szerszy i węższy. Podobnymi publikacjami do kazań są publikacje zawierające mowy i homilie papieskie oraz rozmyślenia religijne, z tym, że tutaj ze względu na gatunek papieski 650 jeszcze dodatkowo poza wyznaniem opis otrzymuje deskryptor nauczania papieskie. Gatunek modlitewnik łączy się deskryptorem z przymiotnikiem wyznaniowym, czyli jeśli chodzi o modlitewniki katolickie, to mają gatunek modlitewnik w polu 655, a w polu 650 duchowość katolicka. Jeśli modlitewnik jest modlitewnikiem jednotematycznym, to podajemy także główny temat tego modlitewnika. W danym przypadku są to trudne sytuacje życiowe. Dodatkowo niebieskim kolorem oznaczyłem gatunek broszura, która wynika nie z tematu książki, tylko z objętości i z opisu fizycznego. Wszystkie publikacje, które mają mniej niż 48 stron, otrzymują dodatkowo deskryptor gatunku w polu 655 broszura. Śpiewniki religijne, podobno jak modlitewniki, w polu 650 mają duchowość z określnikiem wyznaniowym, a w 655 albo śpiewnik kościelny, albo jeśli mamy bardziej konkretny temat, który można wyrazić także za pomocą deskryptoru gatunku, to jak tutaj możemy podać na przykład śpiewnik pielgrzymkowy. Niektóre modlitewniki zawierają nie tylko w wstępie informacje o biografii świętego, do której kierowane są modlitwy z tego modlitewnika, a mogą zawierać także bardzo dokładnie opracowaną biografię. I w tym przypadku mamy do czynienia z schematem opisu modlitewnika z biografią świętego na kolejnym slajdzie. Jest to schemat, który przedstawia proste połączenie schematu modlitewnika z schematem biografii osoby związanej z religią. Rozważanie i rozmyślenia religijne, jeśli chodzi o gatunek, mogą łączyć się w polu 650 z duchowością katolicką, a także z katolicyzmem w zależności od tematu i stylu tych rozważań, a nawet mogą wystąpić razem z deskryptorem teologia katolicka. Wszystko zależy od stylu konkretnej publikacji, więc rozważanie i rozmyślenia religijne jako gatunek ma bardzo szeroki zakres stosowania. Schematy opisu ksiąg liturgicznych, podobne jak i Księgi Święte, są bardzo uproszczone. Do gatunku i do deskryptora liturgii z określnikiem wyznaniowym, czyli w danym przypadku liturgia katolicka, liturgia prawosławna i psalterz. W przypadku ksiąg liturgicznych, które zawierają wyłącznie teksty ksiąg świętych, podajemy także w polu 130 w opisie formalnym tytuł ojednocony z dopowiedzeniem języka konkretnej księgi świętej. Teksty liturgiczne mogą wystąpić nie tylko w publikacjach typu księgi liturgiczne, a także innych. Dla tej potrzeby stworzyliśmy deskryptor gatunku, teksty liturgiczne. A jeśli chodzi o konkretny przykład, to jest bardzo mała publikacja z bardzo rozbudowanym opisem tematycznym.
ponieważ tutaj mamy publikacje, mamy i teksty liturgiczne. Ta publikacja jest jednocześnie publikacją okolicznościową, a także pomocą liturgiczną duszpasterskim i ze względu na objętość także broszurą. Publikacja, którą otrzymują wierni uczestnicy święceń prezbiteratu w diecezji opolskiej, jak to wynika z tytułu. Po przykładach zastosowania deskryptorów Biblioteki Narodowej w opisach bibliograficznych chciałem Państwu jeszcze pokazać przykłady rekordów deskryptorów z naszego zakresu tematycznego, ze szczególną uwagą na ich wzajemne powiązania oraz funkcjonowanie deskryptorów w postaci atrybutów. Na przykładzie deskryptora osobowego księdza katolickiego widzimy możliwość stosowania deskryptorów geograficznych jako atrybutów w polach 370. W podpolu A miejsce urodzenia, w podpolu B miejsce śmierci, a w podpole C kraj powiązany. Deskryptory korporatywne w polu 373 w postaci atrybutów instytucji związanych z daną osobą, a także deskryptory tematyczne w polach 372 i 374. W polu 372 obszar działalności, w przypadku księży to zazwyczaj duszpasterstwo i deskryptor określający wyznanie, w danym przypadku katolicyzm, oraz deskryptory tematyczne 374 określające zawód danej osoby. W przypadku księdza Baszkiewicza są to deskryptory tematyczne kapelani wojskowy, prezbiterzy, kanonicy i powstańcy warszawcy. W deskryptorze autor tytułu nie mamy ani atrybutów, ani powiązań z innymi deskryptorami w polach 500. Jednak chciałem Państwu pokazać ten przykład, żeby zobaczyć szerokie możliwości pola 400. W polu 100, w podpolu A, autora mamy w formie deskryptora osobowego, a w podpolu T tytuł dzieła w języku oryginalu. I o ile jest to tytuł w języku greckim, to jeszcze w transliteracji zgodnie z przepisami Biblioteki Narodowej. Natomiast w polach 400 w podpolu T jest możliwość podawania i alternatywne wersje tytułu, także tytuł w innych językach i, co jest bardzo ważne, także możliwość podawania tytułu jednolaconego w wersji oryginalnej, w oryginalnym alfabecie. W schemacie deskryptora parafii, podobno jak w deskryptorach osobowych, mamy deskryptory geograficzne określające miejsce, gdzie znajduje parafia, czyli podpole C, kraj, w polu 370, w podpolu E, siedziba parafii, a deskryptory tematyczne 372 określają obszar działalności tej parafii. Podobno jak w przypadku księży, jest to duszpasterstwo oraz deskryptor tematyczny określający wyznanie. Inne deskryptory w schemacie, w konkretnym schemacie deskryptora parafii widzimy nie tylko w postaci atrybutów, a także w wzajemnych powiązaniach. W polach 500. W 510 organizacja, deskryptor korporatywny powiązany z parafią, komitet parafialny, a także deskryptory tematyczne obiektów sakralnych związane z tą parafią w polach 550. Schemat deskryptora klasztoru w znaczeniu wspólnoty zakonnej, inne deskryptory ma także w postaci atrybutów i w przypadku konkretnego klasztoru bernardynów mamy też powiązanie. W polu 510
innym deskryptorem korporatywnym, z deskryptorem Bernardini, jako z deskryptorem w znaczeniu szerszym, w znaczeniu bezpośrednią organizacją w hierarchii w stosunku do konkretnego klasztoru. Schemat deskryptora imprezy synodów, patrząc na konkretny przykład, na przykład deskryptora synodu amazońskiego, łączy w sobie możliwości deskryptorów korporatywnych i osobowych, czyli jako atrybuty widzimy tu 370 deskryptory geograficzne oraz 372 deskryptory tematyczne. W przypadku imprez obszar działalności dotyczy temat tych synodów, więc Amazonia i katolicyzm jako atrybuty można zamieścić w schemacie tego deskryptora. Czyli jeśli chodzi o imprezy religijne, bo w ogóle o imprezy, to tematyka związana z tymi imprezami mieści się jako atrybut w polach 372, a nie w powiązaniach w polach 500. Podobno jak w przypadku deskryptora autor tytułu, pole 411 ma różne wersje. Tutaj przede wszystkim chodzi o podawanie różnych wersji językowych i alternatywnych form tego wydarzenia religijnego. W schemacie deskryptora tytułu ujednoliconego atrybutów już nie mamy. Tytuły ujednolicone można powiązać w polach 500 z różnymi innymi deskryptorami. W przypadku wizerunków maryjnych, w przypadku Matki Bożej Gajowskiej, powiązanie obowiązkowe to powiązanie szersze z wizerunkami maryjnymi. Powiązanie z deskryptorem geograficznym w 551 z miejscowością, gdzie znajduje się ten obraz. I jeśli mamy taki deskryptor do powiązania, to możemy także powiązać, skojarzyć w polu 550 ten obraz z tym obiektem sakralnym, gdzie ten obraz można zobaczyć. W schemacie deskryptora tematycznego obiektu sakralnego również brak atrybutów, więc miejscowość, w którym znajduje się ten obiekt sakralny, zamieści się w pole 551 jako deskryptor geograficzny kojarzony. I w przypadku kościołów i kaplic dajemy obowiązkowe szersze powiązanie w polu 550 kościoły i kaplice. Obiekty sakralne to deskryptor z pogranicza kategorii tematycznych architektura i budownictwo oraz religii i duchowość, ale w polu 072 kościoły otrzymują tylko jeden kod tematyczny z tego pogranicza i jest to kod tematyczny architektury i budownictwa, to jest dwójka. Deskryptory formy, gatunku, rodzaju, podobne jak deskryptory tematyczne, nie mają już pól dla atrybutów, mają tylko możliwość powiązania albo skojarzeniowo, albo jako stosunek szerszy i węższy z innymi deskryptorami, bądź to deskryptorami tematycznymi lub z innymi gatunkami. W przypadku dzienniki i pamiętniki duchowe tych powiązań jest dość sporo, ponieważ jest to bardzo złożony gatunek, który ma stosunek do różnych gatunków i różnych tematów. Ostatnie zagadnienie tematyczne w naszej prezentacji to specyficzne zasady deskryptorów z zakresu religioznawstwa. Deskryptory tych samych rodzajów mogą mieć różne zasady redakcji i te zasady, te przykłady chciałem Państwu pokazać. Pierwsza ważna zasada dotyczy deskryptorów osobowych. W polu 100 deskryptor osobowy, jeśli znane jest i nazwisko, i imię osoby, to oczywiście na początku idzie nazwisko,
potem imię, ewentualnie dopowiedzenie dotyczące dat życia albo dopowiedzenie, za pomocą którego możemy odróżnić tę osobę od innych osób o podobnej nazwie. W przypadku księży katolickich prawosławnych standardowo na początku nazwisko, potem imię, jeśli chodzi o zwykle księży. Jeśli natomiast chodzi o wyższą hierarchię kościelną, to te zasady się rozchodzą. Czyli póki prymas polski ma deskryptor, gdzie na pierwszym miejscu ma nazwisko, a w drugim imię, to już arcybiskup wrocławski szczeciński w polu 100 na początku ma tylko imię. Następnie w podpolu C tytuł tego arcybiskupa i później ewentualnie daty związane z życiem. Natomiast nazwisko i imię lub imiona tego arcybiskupa w kolejności nazwisko na miejscu pierwszym znajduje się w polu 400. W przypadku księży katolickich takie podejście mamy tylko do papieży. Jeśli chodzi o papieży, to podobnie jak wyższe duchowieństwo prawosławne, w polu 100 mamy imię i dopowiedzenie z tytułem, czyli papież plus ewentualnie daty życia. Wersja nazwy z nazwiskiem na początku znajduje się już w polach 400. Taka sama zasada dotyczy także świętych. Święci w polu 100 mają swoją nazwę w tej formie, w której zostali skanonizowane. Czyli w przypadku Faustyny Kowalskiej na początku imię, potem nazwisko, potem dopowiedzenie święta i daty życia. Nazwa z nazwiskiem na pierwszym miejscu tych świętych może być umieszczona w polach 400. Omawiając przykłady stosowania deskryptorów Biblioteki Narodowej w opisach bibliograficznych, wspomniałem już o tym, że diecezje, archidiecezje mają formy podwójne. Mogą mieć formę deskryptora korporatywnego, a także deskryptora geograficznego w znaczeniu obszaru. W związku z tym na przykładach widzimy kolejną różnicę w zasadach redakcji tych różnych rodzajów deskryptorów. Czyli póki deskryptor korporatywny archidiecezji bajosowska spisana z dużej litery, to archidiecezja białostocka jako obszar, białostocka z małej i jeszcze do powiedzenia obszar. Tytuły ujednolicone zgodnie z ogólną zasadą w pole 130 powinny mieć wersję tytułu w języku oryginału. W przypadku deskryptorów zakresu religioznawstwa ta zasada utrzymuje się w przypadku tytułów ujednoliconych typu mszału rzymskiego, ale w przypadku ksiąg świętych już 130 mamy wersję w języku polskim, a wersję w innych językach, w tym w językach oryginalnych, zamieszczamy w polach 430. Nazwy parafii i kościołów w polach 110-150 deskryptorów mają formy ujednolicone. W formie 110 czy 150 nie stosujemy skrótów PW lub słownie pod wezwaniem. Z kolei, jeśli chodzi o parafii czy kościołów pod wezwaniem konkretnych świętych, to święty w skrócie i tylko w przypadku takich parafii jak parafia Ducha Świętego czy Krzyża Świętego, święty piszemy słownie. Przy omawianiu przykładów zastosowania deskryptorów w opisach bibliograficznych Państwo już widzieli, że niektóre deskryptory dotyczące terminologii, słownictwa z zakresu religioznawstwa, religii mają formę z przymiotnikiem, z określnikiem wyznaniowym, a inne nie. Przy tym są to deskryptory z kategorii podobnych. O jakie konkretne kategorie chodzi najczęściej? Deskryptory tematyczne z określnikiem wyznaniowym
ma duchowieństwo katolickie, czyli ogólna kategoria kapłanów, ale już konkretna kategoria kapłanów, biskupi, tego określnika nie ma. I w związku z tym te deskryptory zazwyczaj występują razem w opisach bibliograficznych. Kolejna para, która często łączy się w opisach bibliograficznych, to gatunek plus deskryptor tematyczny określający przynależność wyznaniową tego gatunku. I tutaj różnica polega na tym, że kategorie publikacji religijnych, które mogą przynależeć do różnych wyznań, określnika wyznaniowego nie mają. Natomiast, żeby już tematykę tych gatunków określić, w przypadku modlitewników duchowość, to deskryptor duchowość ma swoje różne wersje z różnymi określnikami wyznaniowymi. Terminologia liturgiczna, jeśli chodzi o liturgię, o termin liturgię, ma swoje wersje z określnikami wyznaniowymi, ale już konkretne tematy z zakresu liturgii, które mogą być obecne w publikacjach związanych z różnymi wyznaniami, tego określnika nie mają. To samo dotyczy terminów teologicznych. Czyli póki teologie różnych wyznań mają swoje deskryptory z określnikiem wyznaniowym, to już konkretne działy teologii tego określnika nie mają. Czyli na przykładzie teologia metodystyczna z określnikiem wyznaniowym, ale teologia moralna już bez tego określnika. Na tych przykładach już kończę swoją prezentację. Pokazywałem Państwu to, co jest najważniejsze podczas katalogowania publikacji z zakresu religioznawstwa. Starałem się zwrócić uwagę na te elementy, które są najważniejsze podczas stworzenia opisów bibliograficznych lub deskryptorów tematycznych, osobowych i innych z zakresu religioznawstwa. Mam nadzieję, że te materiały będą służyć z pomocą podczas Państwa pracy. Dziękuję za uwagę i zachęcam do pytań.